Brzydka, chuda i niezdolna. W ten sposób Jerzy Antczak, asystent w łódzkiej szkole filmowej, ocenił jedną z egzaminowanych dziewcząt, 17 siedemnastoletnią Jadwigę Barańską. Dołożył wszelkich starań, by nieładną i nieutalentowaną chudzinę odprawiono z kwitkiem, ale jeśli sądził, że więcej jej już nie zobaczy, był w wielkim błędzie. 43 lata temu wyemitowano pierwszy odcinek serialu Noce i dni. Klasyka, który wyreżyserował Antczak, a Barańska była gwiazdą. Barańska w 1956 roku została żoną mężczyzny, który z wielkim zaangażowaniem próbował przekreślić jej szansę na aktorską karierę. 12 miesięcy później podeszła do egzaminu raz jeszcze i jakby na przekór mężowi zdała go z wyróżnieniem. I choć była to wprawdzie miłość od drugiego dopiero wejrzenia, od tego momentu nie potrafili już bez siebie żyć. A musieli, bo los nie okazał się dla młodych małżonków zbyt łaskawy. Po ukończeniu szkoły Jadwiga Barańska dostała angaż w jednym z warszawskich teatrów, a Jerzy Antczak został w łodzi, prowadząc telewizyjny teatr popularny. Przez lata ledwo wiązali koniec z końcem, mieszkając na walizkach i żyjąc z dnia na dzień. Nie narzekali jednak, czekając, aż nadejdą tak długo wyczekiwane zmiany. Na początku lat 70. Barańska, zachwycona powieścią Marii Dąbrowskiej, czytaną w radiu przez Gustawa Holubka, zaczęła namawiać męża, by i on dał się porwać lekturze. Antczak, naturalnie, uległ jej prośbie, potem sam się zachwycił i usiadł za biurkiem, próbując przerobić noce i dnie na interesujący scenariusz. Jego obawy, jakoby prozy polskiej pisarki nie dało się przełożyć na język filmowy, okazały się nad wyraz bezpodstawne. Sam skromnie twierdził, że sukces zawdzięcza aktorom, przede wszystkim zaś Barańskiej, która od samego początku wiedziała, że rola Barbary jest wręcz dla niej stworzona i Jerzemu Binczyckiemu, czyli Bogumiłowi. Perspektywa wspólnej pracy na planie napawała ich wyłącznie optymizmem. Ani przez chwilę nie obawiali się możliwych konfliktów, które wieszczyli im znajomi, ani przez moment w ich głowach nie powstała myśl, że dojdzie między nimi do jakichkolwiek nieporozumień w kwestiach zawodowych czy prywatnych. Zawsze doskonale się rozumieli, ona ceniła jego reżyserskie wskazówki, on podziwiał jej aktorski instynkt i talent. Do dziś twierdzą, że to jest właśnie sukces ich małżeństwa, doskonale się uzupełniają. Mimo upływu lat wciąż mają o czym rozmawiać i są wobec siebie szczerzy, nawet do bólu. Przeniesienie tych stosunków z domu do pracy nigdy im nie zaszkodziło. Co nie zmienia faktu, że podczas kręcenia swojego opus magnum Antczak umierał z zazdrości o filmowego męża Barańskiej. Wprawdzie jako doświadczony twórca wiedział, że aby ich relacja na ekranie wypadła naturalnie i wiarygodnie, aktorzy powinni się zaprzyjaźnić, cieszyć ze swojego towarzystwa i stworzyć głęboką więź, lecz jednocześnie nie mógł patrzeć na intymne sceny z udziałem Barbary i Bogumiła. Pocieszał się więc zakorzenioną głęboko wiarą w charakter barańskiej i świadomością, że Bińczycki, prawdziwy dżentelmen, nigdy nie przekroczy wyznaczonej granicy. Postanowił znieść dzielnie wszystkie niedogodności w imię sztuki, a jego poświęcenie zostało w pełni nagrodzone. Noce i dnie zachwyciły publiczność. Jednak już wkrótce dla małżonków stało się jasne, że sukces ich dzieła nie jest wszystkim na rękę. Na festiwal w Cannes wysłano skróconą kopię Nocy i Dni film odpadł w eliminacjach. By zapobiec powtórzeniu tej sytuacji w przyszłości, Barańska osobiście skontaktowała się z biurem berlińskiego festiwalu, prosząc, by jury raczyło obejrzeć film w całości. Tym razem obraz Antczaka otrzymał nagrodę światowej krytyki, a żonę reżysera wyróżniono srebrnym niedźwiedziem. Nie przyczyniło się to jednak do poprawy ich mocno niestabilnej sytuacji życiowej. Antczak narzekał, że po premierze filmowych nocy i dni przestał otrzymywać zawodowe propozycje i musiał wrócić na opuszczone wcześniej stanowisko dyrektora teatru telewizji. Rozpoczął prywatną walkę z Januszem Wilhelmim, najpierw pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego telewizji, potem wiceministra kultury, którego nazywał wielkim inkwizytorem. Ale nie miał ani siły, ani serca, by dalej toczyć tę wojnę. Wilhelmi, znienawidzony przez całe środowisko filmowe i chętnie rzucający kłody pod nogi szkodliwym reżyserom, obcinał mu budżet i torpedował wszystkie projekty. Wreszcie Antczak miał dość i zdając sobie sprawę, że batalii w żadnej sposób nie wygra, postanowił opuścić kraj. Barańska, znajdująca się właśnie u szczytu sławy, zawsze podkreślała, że to dzięki rolom w filmach swojego męża zdobyła tak wielką popularność i uznanie, zgodziła się na to rozwiązanie od razu. Zrezygnowała z doskonale rozwijającej się kariery bez cienia żalu. Wiedziała, że to jedyny sposób, aby pozostać blisko małżonka i znaleźć więcej czasu dla dorastającego syna. Aktorstwo nie było warte tego, by poświęcić dla niego rodzinę. Spakowała walizki i całą rodziną wyruszyli na to dobrowolne wygnanie. Na emigracji nie było im łatwo. Imali się różnych prac, on zatrudnił się w branży reklamowej, ona próbowała swoich sił w jednej z amerykańskich firm. Antczakowi zabrakło i szczęścia, i pewności siebie, która mogłaby otworzyć przed nim drzwi do światowej kariery. Otrzymał dwie interesujące propozycje. Za pierwszym razem odmówił, wątpiąc w swoje siły, gdy zaś przymierzał się do realizacji innego filmu, z projektu, z powodów osobistych, wycofał się główny aktor, a wszystkie plany spaliły na panewce. Kiedy jednak zamknęły się przed nim jedne drzwi, zaraz uchyliły się inne. Antczakowi zaproponowano posadę na wydziale filmowym amerykańskiej uczelni, Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, gdzie pracuje do tej pory, w gruncie rzeczy zadowolony z takiego obrotu spraw. Bardzo sobie chwaląc pracę z ambitną i utalentowaną młodzieżą, jego małżonka nie tęskni zaś za aktorstwem. W jednym z wywiadów wyznawała, że według niej kariera sceniczna nie powinna trwać dłużej niż 20 lat. Czuje się spełniona i nie wyobraża sobie teraz powrotu do dawnego życia. Do Polski przyjeżdżają każdego roku. I choć oboje znaleźli w Ameryce szczęście, a o powrocie nawet nie myślą, nieustannie ciągnie ich do ojczyzny, do domu. W 2013 roku Jadwiga Barańska obchodziła w Warszawie jubileusz 55-lecia pracy artystycznej. W tym samym roku Antczak otrzymał platynowe lwy za całokształt twórczości na 38. Festiwalu Filmowym w Gdyni.